W tym odcinku mała przerwa od naszych larawelowych eskapad, bo w międzyczasie nasz główny temat tego kursu, czyli język PHP, znowu dojrzał tym razem do wersji 8, o której troszeczkę Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam, zobaczcie, co się tam znowu pozmieniało. Omówienie jest na podstawie strony matki, gdzie cała wersja ósma jest opisana, więc jeżeli ktoś chce sięgnąć do oryginału, proszę bardzo ten link i już sobie możecie ten odcinek darować. Ale jeżeli w moim towarzystwie chcecie to zrobić, to zapraszam. Od razu też chcę powiedzieć, że nie omawiam tu wszystkiego, bo też jeszcze kilku elementom tych zmian się po prostu dobrze nie przyjrzałem, ale wspomnę o nich. Natomiast tutaj. Poukładałem taką swoją listę tego, co uważam za najbardziej ciekawe i nadające się do takiego szybkiego w miarę przedstawienia. Jest tego mimo wszystko sporo, także trochę nas czeka w tym odcinku gadania. Zwłaszcza, że pewne instrukcje, które wydają się proste na pierwszy rzut oka, jedno-dwulinikowe i tak są dosyć skondensowane. No i cóż, zacznijmy. Jeszcze tylko informacja kiedy widzicie tu taką oczorypną linijkę, to znaczy, jakoby moje środowisko, tu NetBeans wykrył błąd w PHP. Otóż nie ma tutaj błędu, to się pchnie, po prostu jeszcze chyba tej ósmej wersji jakoś nie rozpoznaje ten mój cały NetBeans. Przypuszczam, że zostanie to wkrótce poprawione. Zatem to, co tutaj on uznał za błąd i podświetlił, wiem, wiem, trochę wali po oczach, no, no, no cóż, zaraz to zniknie. Tak naprawdę nie jest błędem i Zignorujcie to, ok? Dobrze, zatem pierwsza rzecz, którą chciałem omówić. Trochę będę też czytał, bo sobie po to to napisałem w komentarzu. Wy też sobie możecie to pośledzić wzrokiem, bo dlaczegoż by nie? Możliwość wywołania funkcji z podaniem nazwy atrybutu, szczególnie przydatne przy funkcjach z jakąś domyślną listą parametrów, zwłaszcza gdy jest ich sporo i nas nie interesują na przykład trzy pierwsze, ale dopiero ostatni, czy coś w tym stylu. I tu mam przykład, zobaczcie. Jakąś sobie stworzyłem funkcję, ona ma tutaj Typowane trzy argumenty i wszystkie mają jakieś wartości domyślne. Gdybym przykładowo chciał zmienić tylko tę wartość domyślną, to do tej pory i tak musiałbym przy użyciu PHP we wcześniejszych wersjach pisać tutaj te wartości po kolei tych atrybutów. Zatem i tak war1, war2 bym nie ominął, dopiero musiałbym na trzeciej pozycji wpisać to war3. Ale teraz już tak nie będzie trzeba, ponieważ możemy się posłużyć Podaniem nazwy podczas wywołania funkcji. Zobaczcie, tu mam ten pierwszy przykład. I co? No tutaj se podałem pierwszą wartość var1, o jakąś tam własną. Ominąłem w ogóle var2, nie mam go, ale podałem var3 poprzez podanie nazwy dwukropek i wartości, o którą mi chodzi. Co ciekawe, spójrzcie niżej, mogę też zamieniać zupełnie kolejności tutaj, jeżeli podaję nazwy. Tylko w tym wypadku. To mogę zamieniać kolejność. Na przykład najpierw sobie mogę określić war 3, a dopiero potem war 1. W obu tutaj wywołaniach w ogóle pomijam sobie war 2, zobaczcie, ten środkowy, ten środkowy argument, no bo go nie chcę zmieniać. Niech sobie tam ta prawda zostanie. No i co? Jakbyśmy to uruchomili tu dzisiaj nam konsolka towarzyszy po prawej stronie, to zobaczcie, pierwsze wywołanie wyświetli nam A1 i 100, czyli dokładnie to o co mi chodzi. Pierwszy argument jest A. Drugi jest prawdą, czyli wyświetliła się jedynka, a trzeci ma setkę. Działa, działa, bo sama funkcja no, po prostu wyświetla te argumenty i jakąś tam linię oddzielającą, nic więcej. A tutaj powinno się wyświetlić tak intuicyjnie, jakby 101, nie? no ale właśnie nie, bo tu jest war 3. Ewidentnie podana nazwa, pięknie to działa. I tutaj mamy. Najpierw jest urwipołęć, bo var1 ma mieć taką wartość. Potem jest znowu jedynka, bo tego nierzem i ponownie setka. Widzimy, że kolejność var1, var2, var3 jak najbardziej zachowana. Fajna sprawa, dosyć wygodna, ale czy jakoś głęboko modyfikująca? PHP? absolutnie nie, ale bardzo wygodna. Wiele tutaj takich zmian jest, które coś przyspieszają, nie modyfikują idei działania, czy jakiegoś tam jakiś logiki PHP nie zmieniają, ale Przyspieszają pisanie kodu, zwłaszcza kiedy dojdziemy do a zresztą zobaczycie sami. No to co, następny przykład, drugi. Ta zmiana bardzo mi się podoba, choć ma swoje ograniczenia, to jednak uważam ją za świetny przykład takiego ściskania kodu, gdzie mniejsza jego ilość robi dokładnie to samo i nie traci wcale czytelności. W ogóle dziwię się, że wcześniej o tym nie pomyśleli. Tyle wersja, dopiero teraz to jest zrobione. Świetna sprawa, ale przyjrzyjmy się. Otóż do tej pory było tak, że jeżeli chcieliśmy sobie w jakiejś klasie potworzyć jakieś własności, to potem bardzo często pojawiał się taki mechanizm, gdzie tak, popatrzcie, przyjrzyjcie się. Tutaj miałem zadeklarowaną własność. OK, w klasie. Następnie w konstruktorze chciałbym przekazać jakiś parametr, który na przykład by tę własność potem inicjował. No więc robię tu sobie jakiś parametr. Celowo podałem tę samą nazwę, ale wiemy, że to nie będzie to samo. A następnie wewnątrz konstruktora ponownie używam tej nazwy, tylko tym razem odwołuję się do obiektu i właśnie do tej własności. A potem przypisuję jej tę wartość tutaj podaną. No, ewentualnie będzie to wartość domyślna, jeżeli ktoś wywoła konstruktor bez żadnego parametru. No, tak czy inaczej, jak się tak na to dobrze spojrzy, to popatrzcie. Gdybym miał tych własności 5, to nie miałbym już tu trzech linijk, ale 15. Bo by tak, raz tu było powtórzone, raz bym tutaj musiał gdzieś to wyświetlić. I jeszcze potem tu w przypisaniu. Masa takich powtórzeń. No i teraz patrzcie. Majster sztyko. Coś pięknego. Druga klasa, ale już w PHP 8. Klasa B. Konstruktor. Patrzcie na to. Nie mam tu żadnej cechy. Lista argumentów konstruktora już jest równocześnie trzema tymi elementami. Jest deklaracją tej własności, czyli omijam całą tę linijkę, bo ona niejako wskakuje tutaj. Równocześnie jest to argument, który przekazuje do konstruktora i który ma wartość domyślną, choć oczywiście mogę tam wstawić jakąś liczbę. Tu mam jakąś drugą własność, prywatną, jakaś liczba zmiennoprzecinkowa, f ją tutaj nazwałem, i co jest piękne, już tutaj wewnątrz konstruktora tych przypisań, jak tutaj, this var równa się, var, nie muszę robić, właśnie one tu się niejako z automatu wykonają. Czyli jeżeli ktoś przekaże do konstruktora jakiś napis, co za chwilę zobaczycie na konkretnym przykładzie, to już ta wartość domyślna będzie zamieniona na ten przekazany i równocześnie ten przekazany będzie od razu przypisany do własności, która tu jest de facto. Jakby definiowana. Zatem rzut oka na konstruktor pokazuje mi jego własności. Oni tak fajnie to nazwali. Podczas tworzenia klasy przeczytam. Podajemy własności, które potem powtarzamy w konstruktorze i potem jeszcze raz przy przypisaniu. To tak do tej pory było. Teraz można ten proces skrócić, co polepsza składnie. Okay? I tutaj o obecne w konstruktorze to co przed chwilą mówiłem. Domyślne wartości public protected private jeżeli są one obecne w konstruktorze to wtedy ten mechanizm jest uruchamiany czyli że staje się to równocześnie własnością całej klasy następuje tu ustalenie wartości domyślnej ale też i przypisanie kiedy coś zostanie do konstruktora przekazane zatem pojawienie się tych trzech słówek od tych tego private ewentualnie protected odpala tę mechanikę jeżeli ich nie ma to jakby wszystko zostaje po staremu. OK? I tutaj mamy przykłady. Tu sobie jeszcze dodałem taką funkcję. Już wiemy, co ona robi. Po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał wyświetlić obiekt tej klasy, to wtedy zostanie domyślnie ta funkcja użyta. Tu mamy przykłady, zaraz zobaczycie, jak to chodzi. Tylko tutaj jeszcze przeczytam taką uwagę. OK. To, co tu zrobiłem, można robić. Tylko w nieabstrakcyjnych konstruktorach, czyli tutaj ten mechanizm nie obejmuje konstruktorów abstrakcyjnych. Dalej. Nie jestem jeszcze dobrze pewny, jak przetłumaczyć tę własność. Tak wprost z angielskiego, to by to było promocja właściwości konstruktora. I chyba takie tłumaczenie będzie właściwe. Tu macie w wersję angielską. Natomiast wydaje mi się, że tak byśmy to już dzisiaj mogli nazwać, że jest to promocja tych własności konstruktora. Oczywiście dotyczy to obiektów klasy. No i spójrzmy, jak to wszystko będzie działać. Tu mamy stary sposób. Tworzymy sobie jakiś obiekt. Obiekt jest oczywiście klasy A, bo to jest ten stary. I tutaj y, mogę od razu się odwołać do jego y, cechy. To taki zlepek, ale tu jest pewna kondensacja. tak? Tworzy się obiekt A. Na podstawie operatora new i tutaj podajemy klasę A z wartością, czyli odpali się konstruktor, całość przyjmie wartość obiektu A, czyli to po prostu jest już obiekt, i na tym obiekcie od razu pobieram sobie tę własność VAR. No i cóż, wyświetli się tutaj abominacja, mamy to tutaj O. OK? I to oczywiście działa, no to po staremu, tu nie ma co wyjaśniać, ale już chcę tak. Powolutku przejrzyj, żeby każda linia była zrozumiała. No ale tu mamy tą naszą klasę B, gdzie ten mechanizm działa. Oczywiście zadziała jak najbardziej prawidłowo, bo tu już samo użycie no, nie różni się od tego użycia, natomiast czujemy te zmianę między takim zapisem a takim zapisem. Bardzo przyspiesza to taką szybkość pisania tej klasy, ale też i pewną czytelność, a ma w sobie zaszyte te wszystkie operacje. Także moim zdaniem Bajere. No i co? Tutaj mamy ten sam sposób. B jest nowym obiektem, gdzie przekazujemy sobie jakieś dwie wartości. Zatem podmienię te domyślne, czyli nie będzie tam napisu bbb b, b i wartości 1, tylko się prześle tam brontozaur i wartość 100. I tu rzeczywiście zobaczcie, o, wyświetla się i brontozaur i wartość 100. Tyle tylko, że tutaj jeszcze sobie robię coś takiego. Że odpalam na tym obiekcie funkcję show. Zaraz, żeby się tu przekonać, bo tutaj już. A, właśnie. Show pokazuje mi samą wartość tylko tego pola F, bo normalnie jest ono prywatne. Natomiast var jest publiczne. Stąd brontozaur wyświetlił się, bo jest publiczny. I tyle. A show dobrało się do tej wartości F, która tu została ustawiona na setkę. Stąd jest 100. No, to dlatego, że zrobiłem sobie tutaj tę cechę prywatną. Jak ktoś nie wierzy, że to działa, to tutaj mam w komentarzu próbę wyświetlenia tej cechy bezpośrednio, tej własności F. No i to już oczywiście nie zadziała. O, już mamy tu fatal errory, że się dobrałem do prywatnej własności. No i co ty, człowieku, tutaj sobie myślisz? Także widzicie, zachowana jest cała logika, wszystko działa jak do tej pory, ale sam zapis. No, po prostu cymesik. Bardzo mi się to podoba. Ok. Następny przykład, trzeci. A mianowicie Unia Typów. O co chodzi? Tu macie link też do tego, gdyby ktoś chciał tam trochę więcej sobie poczytać. Ja tu przedstawię całą ideę prostych przykładach. Otóż do tej pory mieliśmy w pewnej sytuacji siódemka przynosiła taką sytuację, pewną taką niejawną unię typów. Otóż, pamiętacie, przed typem, kiedy chcieliśmy określić jasno typ ściśle, jakiś na przykład jakiegoś argumentu. Mogliśmy jeszcze tu postawić znaczek zapytania, co oznaczało, że ta wartość musi być typu float, ale może być też 0. Czyli mieliśmy taki niejawny fakt o nieagresji między floatem czy jakimś innym typem, a nulem, kiedy tutaj pojawił się znak zapytania. Ale nie można było na przykład powiedzieć, że chcę floata albo stringa. Nie? To tutaj, bo coś, ewentualnie nul, coś Ewentualnie nul. Już to było bardzo fajne, ale właśnie wtedy rodziło się pytanie: Ej, a dlaczego by nie zrobić taki Unii tych typów kilku? Dlaczego to tylko float i nula? Może float i string i jeszcze array? Nie? Albo coś takiego. No właśnie. I na taki pomysł wpadli i zobaczcie, zrobili. I zrobili. Gdzie tu mamy? Po kolei. Tu mam funkcję, jakąś sobie wymyśliłem, i to do tej pory działało tak, że on sobie przyjmował dyszkę. No bo mógł przyjąć dyszkę, bo tu ma float. Przyjmował sobie 0. No bo może przyjąć 0, bo tak mu tutaj mówi ten znak zapytania, ale już o, tu na chwilę to odkomentuję. Nie mógł przyjąć. Zresztą czekajcie, uruchomimy na razie to, jak nie ma błędów, i teraz o. Odpalimy tę linijkę, kiedy tu sobie string próbuje przekazać. No i już widzimy, że mamy tutaj jakiś wyjątek, co on tutaj nam napisał. No dokładnie, musi być typu znak zapytania float, a ty dałeś tutaj chłopie stringa. No i co to ma być? No właśnie wiem, wiem. No tak nie ma tutaj prawa być, ale tak mogło być. No tylko, że od teraz to tak do tej pory było, tu nic nowego nie ma, ale teraz ta nowość, patrzcie. Tu mam nową funkcję, nazwałem ją tak free union. Normalnie jakiś Star Trek. Dobra. Pojawia się coś pięknego taki pipe, takie lub taki pół luba z C. Taki operator złączenia, tak się kojarzy, nie? Z operacją taką binarną, chociaż to nie ma z operacją binarną nic wspólnego, ale patrzcie, mam float lub typ B. Typ B, przypominam, to była moja własna klasa, którą sobie tu wydumałem. Sprytne, nie? Zatem A może być liczbą albo może być obiektem. A to było, pamiętacie, że czego oczekuję, że będzie moja funkcja zwracać na przykład że nic nie będzie taki void jak z c zupełnie jak z c to jest że funkcja będzie zwracała ten typ takie uściślenie akurat ten typ mówi że nic nie będzie zwracała i rzeczywiście tu returna nie ma ale sobie pozwalam na wyświetlenie tego a Ho. to już teraz wiecie dlaczego tutaj wpisałem metodę to string w klasie b bo gdyby a okazało się chwilonianie gdzieś mi uciekło tu gdyby a okazało się Obiektem klasy B. No tu przecież nie da się tak obiektu wyświetlić. O, no chyba, że ma metodę magiczną, to string wtedy się da. Dobra, no i tu już mamy to pokazane, to teraz o, zobaczcie, FreeUnion od 10 zadziała, jeszcze raz to uruchomię, i to jest właśnie o tutaj dziesiątkę sobie wyświetlił. Tutaj mam Free Union New B. I co robi freeUnion new B? Wyświetla mi 0? To nie, to nie tu patrzę, moi drodzy. 10 i 0 to jest jeszcze o tu w union example, a nasze jest tu trochę niżej. 10 i BBB. Dlaczego BBB? No bo freeUnion dostaje jako argument nowy obiekt klasy B, a tenże argument ma metodę to string`. Nie argument, tylko obiekt tej klasy, ma metodę toString, która wyświetla, o zobaczcie tutaj, po prostu wartość var. A wartość var domyślnie ma BBB. Łączymy te dwie rzeczy, które były wcześniej, czyli tak, tutaj tą promocję własności w konstruktorze. I tu jeszcze sobie to łączymy z czymś takim, no i wszystko się zgadza. FreeUnion wyświetla BBB. Bayer. Oczywiście mógłbym spróbować przekazać coś. Co nie jest ani floatem, ani nie jest obiektem, na przykład napis O. I co będzie? No to samo, znowu mamy błąd, czyli widzimy, jak pięknie to nam działa. Nie ma tu żadnych problemów. Ale zwróćcie uwagę jeszcze niżej na klasę C, ponieważ to nie wszystko. Popatrzcie tu. Przekazałem wcześniej dwa typy jako argumenty do metody. Tutaj nie mam dwa. Ale mogę nawet trzy sobie określić. Tu sobie akurat określam jeszcze dodatkowo nul. Czyli zamiast tego tam ze znaczkiem zapytania, mogę sobie na przykład tak weź, utwórz mi tutaj. Patrzcie, połączymy. Własność, bo użyłem public w konstruktorze, więc on już wie, że ten var będzie równocześnie własnością. I teraz ten public domyślnie będzie nulem. Nie public, tylko ten var. Ta własność publiczna będzie domyślnie nulem. Ale może być ogólnie intem, bulem albo nulem. Bajerek. Ktoś powie nie, no nie, no to, to, po co w ogóle to tak typować? No to przecież nie lepiej zostać przy takim nietypowanym phpie klasycznym, gdzie po prostu piszę public var i nic mnie nie obchodzi, czym to var jest. No pewnie, że tak można. Ale tak? Hm. Z jednej strony zachowujemy elastyczność php, to piękno nietypowania, a zarazem dorzucamy piękno typowania. No wszystko zależy od tego, jacy z nas, projektanci, co my lubimy i jak chcemy to zrobić. Po prostu jest taka możliwość. Co z tym zrobimy, no to już od nas zależy. To tak jak z alfabetem. Patrzcie, ile tam liter, ile z tego słów można zrobić, ale to od poety zależy, co z tym zrobi. I od pisarza, albo będzie dobry, albo nie będzie dobry. No i co? Mamy tu metodę test. Która mówi. Tutaj patrzcie teraz tu, że będzie sobie zwracała tablicę lub nic. To jest też ciekawostka, że mogę sobie tego tej uni typów użyć nie tylko kiedy deklaruję na przykład jakąś, jakiś argument, ale też kiedy deklaruję, co chcę zwracać, czy co moja funkcja w tym wypadku metoda, bo to w klasie siedzi, co będzie ona mi tu zwracała. No właśnie to lub to. No, tablica albo nic. No, i tu mam jakiś tam ifek, że jeżeli by var było równe 255, to zwróć tablicę, jak nie, to zwróć nula. No i tutaj sobie za chwilkę to wszystko przerobimy. Patrzmy. C. C. Mamy obiekt klasy C. Jest OK. Wyświetlamy wara. To będzie to ze znakiem zapytania. Widzimy, że niczym nie ma tutaj poprzedzonego tego znaka zapytania, ponieważ var nie zostało ustalone, bo tu nie podałem nic w konstruktorze, zatem. Nie ma żadnej wartości, war jest nulem, ale nic tu się nie wiesza, nie pluje, nie krzyczy, że nie podałeś wartości. Nie, jest okej, okay, po prostu C nie istnieje. C istnieje. Natomiast własność war w tym przypadku nie istnieje, wyświetla się sam, znak zapytania, o tutaj nie wiem, czy to widzicie. Dobra, no to jeszcze raz nadpisujemy, robimy sobie nawroty. Teraz C będzie znowu. Obiektem klasy C, ale przekażemy tutaj sobie liczbę, a tak na złość szesnastkowo, żeby było śmiesznie. FF to jest oczywiście 255. No więc co? Po przekazaniu czegoś takiego, jak wyświetlimy sobie teraz, to już się pojawi to 255 wykrzyknik, no bo ta cecha var przyjmie tę wartość tutaj. A jeszcze, jakbyśmy tu mogli wpisać na przykład, nie, war dwukropek, a to byłoby jeszcze śmieszniej, ale nie będę wpisywał. Ale moglibyśmy w sumie, dlaczego nie? No już można nazywać argumenty, nie? E, dobra. No to teraz metodę test sobie wywołamy. Tu zwróćcie uwagę: C test, co zwróci C test? No C test zwróci, zwróci tablicę, bo może, wprawdzie może nic nie zwrócić, ale może zwrócić tablicę, bo jej tak powiedziałem to lub to. No i jak już zwrócę tablicę, to sobie tutaj ten drugi, licząc naturalnie od 1, trzeci element. Wyświetlimy, to będzie trujeczka O, i ona tu sobie siedzi, widzicie? Jest ta trujeczka Także ładnie to działa. A tu taki dziwny przykład jeszcze umieściłem. To tak trochę w topik. Do C przekazałem napis. No to zaraz. Przecież tu był int, bull i null, a ja przekazałem napis. Zauważyłem to właśnie w PHP 8, więc pomyślałem, że Wam to pokażę. Nie. nie wiem, czy tak powinien się PHP zachować, ale on wyświetla później, kiedy CVAR wyświetle, on wyświetla jedynkę. Czyli on potraktował ten napis jako wartość boolowską, że to jest prawda. I dlatego wyświetlił jedynkę. Przypisał do VARA true, po prostu. Czyli tutaj nie zgłosił mi błędu, że tutaj zrobiłeś stringa, mimo że nie mam tu stringa. Hm, nie wiem, czy tak powinno być. Myślę, że w jakiejś wersji pewnie to uściślał, no bo tak na logikę, nie? To jest string. A tu. Nie ma wymienionego stringa. No i raczej tak instynkt mi podpowiada, że powinienem to dostać jakiś error. Ej, 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 tego typu nie przewidzieliśmy. A on jakoś tak sobie to zreinterpretował w stronę bula i dlatego tam stawił jedynkę. Być może wiąże się to z czymś, co tutaj będę później omawiał, mianowicie tam się pojawiają takie nowe interpretacje porównywania liczby i tekstu a ból to de facto liczba, więc możliwe, że on w ten sposób do tego podszedł. Może nawet to porównał do inta. Powiem szczerze, nie wiem i dlatego właśnie umieściłem tutaj to, bo na pewno nie ma tu zgłoszonego wyjątku. No patrzcie, dowód, jeszcze raz kompilujemy to sobie, uruchomiamy. O, widzicie, o mogę to pięć razy odpalić, nic tu się nie pojawia. I powiem szczerze, nie wiem, jak on to tutaj do końca interpretuje. Może tak ma być? Dla mnie osobiście jest to trochę nieścisłe. Skoro tak się bawimy w ścisłość, no to to jest chyba trochę nieścisłe. No ale okej, okay. wiecie już o co chodzi. Mm, tutaj jeszcze przeczytam, co sobie zapisałem dla Was. Uwaga, tę nowość można łączyć z typami własności. No, to, to, to co wcześniej powiedziałem, w omówionej wcześniej przykładzie. No właśnie. Eee... No, nie powtarzam się. Temat przedstawiłem z grubsza, jest on o wiele bardziej złożony. W grę wchodzą różne jeszcze obostrzenia, czyli nie zawsze można takich. Eee... Unii używać są tam pewne warunki, ale tam już jest tego dużo i to jest takie dosyć yy, może nie tyle za wielko w szczególnych przypadkach. Więc może się zdarzyć, że użyjecie sobie takiej Unii. Wydaje się, że powinno zadziałać, a to nie zadziała. Wtedy trzeba się odwołać do tych szczególnych przypadków. Ale to na razie omijam. Wydaje mi się, że to też będzie z kolejnymi numerkami przy ósemce jakoś tam. Poprawiane, ulepszane, więc jak przejdziemy do jakiejś wersji PHP 8.1 albo coś, to mam wrażenie, że jeszcze tutaj z tą Unią Typów nastąpną, nastąpią pewne zmiany. W związku z tym nie wnikałem w tamte obostrzenia i inne aspekty, ponieważ już sama ta idea mówi Wam, co nowego się pojawiło, i to chyba na tę chwilę wystarczy. No to co? Czwarty przykład. Pojawiła się w miejsce funkcji Switch. Czy instrukcji można by było bardziej powiedzieć, pewne wyrażenie match. Poprawiona składnia, szybsze niż switch. Osobiście, nie zrozumcie tego źle, to moja taka osobista, jakaś dygresja. Ja nie lubię switch. Czasem mnie uczniowie pytają, o czym pan switch nie omówił, bo się brzydzę. Jakoś mi ten switch nie leży, nie lubię tego switcha, nie pasuje mi jego składnia, te pisanie tych breaków. Jest to dla mnie takie archaiczne. Nie lubię switcha. Jak zobaczyłem match, stwierdziłem, o, nie można tak było 15 lat temu? Sam się dziwię, że do tej pory tego nie było. O co chodzi? Patrzcie, nie tłumaczę switcha, bo switcha powinniście wszyscy znać. Ja tak bardzo nie lubię, że nawet się do niego tu nie odwołałem. Tu macie link tak na marginesie do tego match. Tam jest. Dużo ładnie też opisane, ale idea jest śliczna. Ja w większości tutaj omówię. Patrzcie. Match jest wyrażeniem, więc to co match tutaj robi, mogę od razu przypisać na przykład do zmiennej czy wyświetlić czy podać jako argument od razu do funkcji. Yy, więc cały match generuje wyrażenie i działa jak switch, ale bez tej zbędnej składni, bez tych breaków irracjonalnych. Co więcej działa yy, Poprzez takie porównanie, o tutaj spójrzcie, także jeszcze typy porównuję, także tak, taki prawdziwy porównywator. Otóż biorę sobie teraz wartość, własność war z mojego obiektu C, przypominam, że to było. Jeden bodajże. Tak, oto było to jeden, bo tutaj mieliśmy wyświetlony ten war jako jedynkę. Zatem, jeśli ta jedynka jest słowem Zanzibar to wyrażenie macz przyjmie wartość zazuzi, zazuzi. Jeżeli mój c -war jednak był pięćsetką, patrzcie, tu nie ma żadnego breaka, po prostu jest taka tablica, jakby taki, nie? klucz wartość, klucz wartość, po przecineczku, pyk, 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 nie ma tu jakichś zbędnych, absurdalnych breaków. Ach, ja tego nie lubiłem. Pięćset, to wtedy macz przyjmie wartość prawda, gdyby c-var było 500, ale wiemy, że nie jest. Jeśli c -war jest prawdą no akurat jedynka to jest właśnie true, nie? więc akurat już się domyślamy, że to zostanie zwrócone. No to właśnie o, zwrócę sobie jakiś obiekt klasy standardowej. A jeżeli żaden z powyższych, to defaultowo zwróć tutaj milion i pięćsetnych. Tak, tak, tak. Domyśla wartość, gdy nic nie pasuje. Normalnie switch, ale bez tych durnych breaków. Jakiś taki smaczniejszy i z dokładniejszym porównaniem, bo... Yy, Tutaj mamy to porównanie, które uwzględnia nie tylko wartość, ale też jeszcze typ. Co trochę mi nie pasuje, ale okej, okay, bo tutaj ta jedynka, nie, tu tru, no, ale dobra, to tylko w sumie wyświetlenie. Chociaż tam chyba było tru. to do bóla wziął. No dobra. Zgadza się. To najważniejsze. Piękna sprawa. Tutaj wyświetlam jeszcze to, co ten macz zwrócił, bo to, co ten macz zwrócił, to sobie do var przypisałem i tutaj ten var sobie wyświetlę, jakiż to jest klasy, ten var. Zobaczcie standardowej klasy. No wiem, że to zwróci dlatego sobie takiej metody użyłem get class, bo wiedziałem, że on rozpozna, że jest to obiekt klasy standardowej. No i to nie wszystko. Patrzcie na to. Tutaj mamy coś takiego, a jednak switcha użyłem. Po co go użyłem? Aha, tu musiałem użyć, bo to jest ważne. Patrzcie, patrzcie na to. Tutaj mamy taką sytuację i to był pewien problem switcha. Że jeżeli O i I zostałoby uznane za prawdę, mimo że nie jest to wartość bulowska, to jest właśnie pokazanie, że to działa i że to dobrze, że to działa w match, bo w switch nie działało, było takie porównanie zwykłe, więc on tu sobie to jakoś reinterpretował na wartość bulowską, uznawał, że to jest napis, który jest prawdą, i tu zostało zwrócone na przykład to. Taki napis to jakiś żart, czyli jakiemuś rezultatowi przypisałem taką wartość. No, no, na marginesie widzicie, dlaczego match będąc wyrażeniem jest jeszcze lepsze, bo tutaj musiałem właśnie przypisania robić w środku gdzieś tam. A tutaj po prostu to wyrażenie zwraca to, więc no, eleganckie to jest po prostu elegancki. Jeszcze ten break. Och. Ble, fuj. Dobra. O i E tu raczej instynkt by mi mówił, że powinno się to zwrócić i rezult powinien być wspaniałym przykładem wykorzystania stania. A niestety wyświetli się to jakiś żart. Czyli tutaj rezult się nam przypisał. A przecież widzę na oko, że to powinno się wykonać ten case. nie? No a jednak to jakiś żart się wyświetla. A teraz to samo z matchem i to jeszcze yy, dokładniej. Tu mam znowu match, od razu wyświetlam, nie muszę mieć rezulta. Nie muszę tego gdzieś przypisywać, mogę od razu sobie to wyrażenie wyświetlić. Match, on i l. Jeśli jest prawdą, to k i piąc, ale jeżeli jest, i tu jeszcze piękny dodatek, patrzcie, kiścią, przecinek, lub setką, lub on i e, to zwróć elą mózg. I co? Mamy elą mózg, bo wprawdzie kiść to nie jest on i e, sto to też nie jest on i el ale jest tutaj. O, i M w tym miejscu, i typy się zgadzają, no oba to stringi. Więc patrzcie, nie dość, że tutaj się nie pomyli, to jeszcze mogę sobie po przecinku jakiś zespół wartości wstawić. Więc match powie, że jeżeli znajdziesz tę wartość, to zwróć to, a jak znajdziesz tę, lub tę, lub tę, to zwróć. Uwaga na koniec. To już cytuję za tym, co przeczytałem. Match podnosi też poziom bezpieczeństwa, bo rzuca pewnymi nowymi wyjątkami. Tutaj macie nazwę. Switch pozwalałby się uruchomić programom, co mogłoby powodować luki bezpieczeństwa w pewnych przypadkach. Match już na to nie pozwoli. Nie wnikałem w szczegóły, ale generalnie jest to coś związane z obsługą różnych błędów. Zresztą sporo ósemka takich rzeczy wniosła, ale o tym jeszcze wspomnę, z tym, że nie będę już tego przykładowo omawiał, bo to po prostu wyjdzie, jak wam się coś... Nie jakiś wyjątkiem Wam tutaj ten nasz PHB Żygnie, to będziecie wiedzieć, o takiego błędu to ja jeszcze nie widziałem. No i to, to zobaczycie. No i tyle. Dobra, zbliżamy się do końca. Następny przykład. Popatrzcie. Null save, operator, nowość w ósemce. Popatrzcie, ale zanim wytłumaczę to, jeszcze tutaj popatrzcie na taki wymyślony przykład. Często takie coś można spotkać. Co by to oznaczało? Miałbym tu obiekt, wywołabym na nim metodę getBook od jakiegoś identyfikatora. To zwróciłoby mi obiekt, który ma na przykład metodę getFirstAutor, która to metoda zwróciłaby mi jakiegoś autora, jakiś obiekt autora, który znowuż miałby cechę własność lastName. No i dopiero ten lastName lądowałby tu w jakiejś zmiennej. Przyzwyczailiśmy się do takich notacji, ale co kiedy już na poziomie getBooka nie zostanie zwrócony book o takim ID, tylko nul. Wtedy niestety mam obiekt, który odwołuje się do nula, a potem na tym nulu próbuję wywołać jakąś metodę, jeszcze potem jakieś cechy pobierać. Problem. No więc normalnie musiałbym to testować. Jeśli library get book nie jest nulem, to get book, get first author, a jeśli get first author nie jest nulem, to weź last name dopiero mi to zwróć. Inaczej miałbym tam warningi, problemy i informacje, że próbujesz wziąć autora. Z nulowego obiektu nieistniejącego. No i co? No i, no i trochę kupa, dużo kodu zupełnie bez sensu. Zrobili taki trik, patrzcie. Yy, dużo ifów omijamy. Mamy jakiś obiekt. Obiekt standardowej klasy, nieważne. Jego własności child wpisuje null, świadomie. A tu próbuje się odwołać, zobaczcie. Normalnie ten child mógłby być jakąś, jakimś obiektem i mieć nazwę, tak, mieć imię. To jest jakieś tam imię tekstowe, a ja tu sobie chcę taki ciąg, właśnie wykorzystać, ale zobaczcie, że ten child już tu wiemy, że jest nulem. No i co, jakbym coś takiego uruchomił, no to będę miał warning mnie, że chcesz tutaj odpalić name na nulu. No co ty robisz, nie? No właśnie, nie zadziała, ale gdybym miał tak. Hmm? Gdybym miał tak. Patrzcie, przed childem pojawia się znak zapytania. Hmm? Przed nameem też, bo i name może być nulem. To zaraz tutaj mogłoby być o tako, nie? że name nie ma wartości, tylko też jest nulem. I wtedy, no co to do nula się odwołuje? No można. Może to nie byłby własność, może też byłby jakiś obiekt, może miałbym tu coś dalej. No, także tutaj też mogę użyć tego null safe operatora. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli gdzieś po, po drodze, dzięki temu znakowi zapytania, któraś z tych kolejnych mm, własności, metod, no z tych kolejnych tutaj łańcuszków już jest nulem, to zostanie od razu zwrócony null i nie będzie warningów, po prostu ta wartość będzie nulem. Zatem, jeśli bym sobie ten name chciał wyświetlić, przypominam, ten operator sprawdzał, czy name jest nulem, jeżeli tak, to dawał mu wartość Igor. W tym wypadku. Zatem wiemy, że child jest nulem, zatem tutaj powinien się ten łańcuch jakby przerwać tych, od, tych kolejnych odwołań. Name powinien stać się nulem bez żadnych warningów. No i dzięki temu tu powinno się wyświetlić słowo IGOR. IGOR, najczęściej no wybierane imię po 2020. Nie sprawdzałem, czy tak jest, ale podobno tak jest. Ok, rozumiemy. Nie ma warningu. Child jest nulem, a jednak zadziałało. Nie zawiesiło się tu, nie wywalało żadnych problemów. Nie pluło, że wywołuje name na nulu. Bo już tutaj się ten ciąg jakby zakończył, a name stało się nulem, bo tu się pojawił nul. No ale dobra, gdyby nie było nula. Przypiszmy tu jednak jakiś child istniejący. Ale name zróbmy nulem. No to znowu mamy igora. OK. Odwołam się do name'a. Name jest nulem. Nie ma problemu. Dobra. Gdyby name jednak nie było nulem, tylko Dawidem 19, to co? To wtedy Dawid19 jest najczęściej wybieranym mieniem po 2020. Czajcie już bazę. No bo teraz name przybrał Dawid 19, więc już Igor zostaje pominięty. Więc ten Dawid19 skonkatenuje się z tą e, informacją tutaj. Ale to, co jest istotne w nullsejfie. Ten ciąg jest przerwany i nie ma próby odpalenia kolejnych metod, wywołań czy, czy pobrania tych własności na nulach. Od razu jakby przerywam gdzieś w trakcie. Obawiam się jednak jednego: Znaczy, bardzo mi się to podoba, ale zastanawiam się, czy tak nie powinno być bez podawania po prostu czy domyślnie nie powinno tak być. Bo popatrzcie, przecież teraz w większości przypadków będziemy tak robić. Nie uważacie? Idę o zakład, że w wersji 8.5 albo coś takiego stwierdzą, że takie działanie to powinno być domyślne działanie, czyli jak takie coś mam, jak stary zapis wcześniej wyżej, to on powinien moim skromnym zdaniem już ten chain odpalać, ewentualnie wyrzucać jakiś warning, info, w którym miejscu już manula. Może to byłoby lepsze rozwiązanie, ale nie upieram się, są mądrzejsi ode mnie. I oni to robią, więc ja się dostosowuję. Natomiast tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, jakby w sumie taka, takie działanie było właśnie domyślne. Bez znaków zapytania. A ze znakiem zapytania właśnie odwrotne, że zakładaj, że nie ma nul, jedź do końca. Interpretuj na hama. Mogłoby wtedy być z wykrzyknikiem, że interpretuj, nieważne co, czy tam nul, czy nie nul, jedź do końca. No nie wiem, tak sobie pomyślałem, że może tak by było całkiem fajnie. Potestujcie sobie to. Sprawdźcie, mam nadzieję, że załapaliście o co chodzi. Tu jeszcze tylko małe info. To samo działa, gdybym na przykład tam miał jakąś tablicę, czyli jeśli miałbym obiekt z, jakimś, z jakąś cechą, która jest tablicą, to tak samo mogę odwołać się do tablicy, do jakiegoś elementu, ale gdyby tablica była nulem, no to i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma problemu, to działa na własnościach, na. Jakichś metodach, które tutaj można przywołać, czy też na własnościach, które są na przykład arejami. tak, I tak. Dalej. No, ale to tak, jako bardziej dopełnienie informacji, że wszystko działa, zachowuje się naturalnie, to coś, jak zwykła strzałka. Także to nie ma jakichś ograniczeń. Tyle tylko, że no właśnie, hm. czy tak właśnie nie powinno normalnie działać wszystko? Zostawiam to bez odpowiedzi, raczej jako moja taka myśl pytająca. Następny przykład zmian w ósemce. Szósty przykład, przedostatni, który pokazuje, pozostałe tylko informuje. Tam jeszcze coś na końcu, kilka funkcji pokazałem, ale zbliżamy się do końca. Uwaga, według opisu rozsądniejsze, naturalniejsze porównanie ciągów do liczb. Czy tak jest? Nie rozstrzygam, przyzwyczaiłem się do starego. Niemniej, jeżeli teraz porównamy 0 i napis pusty, to wcześniej takie porównanie generowałoby prawdę, teraz będzie to fałsz. Macie to w tym miejscu. Tak. Tutaj porównanie zera i jakiegoś napisu niepustego też generowało prawdę, teraz będzie fałsz. I tu macie sytuację, w której była liczba porównana z tekstem, ale takim, który zaczynał się od tej liczby. Wcześniej byłoby tam prawda. Teraz jest fałsz. Czy to bardziej naturalne, czy nie? Powiem szczerze, wydaje mi się, że jest to kwestia przyzwyczajenia i pamiętania, jak się dany język zachowuje. Ale, okej, okay, chłopaki zrobiły, nie ma problemu. Yy, tutaj możecie sobie przeczytać. Porównując do łańcucha liczbowego, PHP 8 używa porównania liczb, w przeciwnym razie konwertuje liczbę na ciąg i używa porównania ciągów. Tu macie link. Jak sobie tutaj szczegóły jeszcze doczytać. Tutaj też. A właśnie, w opisie widać też ciekawe skutki, i inne porównania. Tu mam o, taki jeszcze przykład, Vardamp. Jak myślicie, co będzie, prawda czy fałsz w tym nowym wydaniu PHP? Piątkę porównuję z piątką w napisie, to dwa napisy, tylko że tutaj jest dużo spacji na początku. Co się pojawi, prawda czy fałsz? Jak myślicie? No to patrzcie, co się pojawi. Prawda prawda. To i to dla niego, czyli porównanie takich dwóch napisów, dla niego to jest to samo. Znaczy, właśnie to nie jest to samo, ale odpowiedź na pytanie, czy są równe, jest prawdą. Czy to jest bardziej intuicyjne według nich, rozsądniejsze i naturalniejsze? A nie wiem. A sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Okej. Okay. Nie tłumaczę tego, bo jest to temat rzeka, ale twierdzą twórcy, bo zastosowali kompilację y, JIT Just in Time, która znacząco ma podnosić wydajność, w niektórych przypadkach nawet tam chyba było, że trzykrotnie, jest tutaj pod tym linkiem, jak się tam przewinie, jest specjalna tabelka, która na różnych aplikacjach pokazuje, jak może nowa ósemka zyskać na wydajności. Tematu nie dotykam. Raz, nie jestem specem od y, wnikania w wydajności, raczej opieram się na tym, co mi mówią w takich sytuacjach. To nie mój konik. Informuję Was, że według opisu w pewnych sytuacjach ta nowa wersja, wykorzystując tę kompilację Just In Time, przynosi efekty. Jak kogoś temat bardziej interesuje, y, to niech się wgryza samodzielnie. Kolejna rzecz, o której wspominam. Funkcje wbudowane będą generować... Y, Nowy wyjątek, tu mamy type error, value error, gdy parametry, argumenty będą podane niepoprawne, wcześniej był tylko warning, czyli pewna reorganizacja następuje tutaj zgłaszania błędów. Niektóre rzeczy, które były warningiem, staną się po prostu wyjątkiem, błędem. Program nie pozwoli na dalsze wykonywanie go. Pojawia się całe zagadnienie atrybutów, ale tutaj umieściłem linki, powiem tak. Omówię może to w jakimś odcinku innym, jak się z tym lepiej zapoznam. Na razie zerknąłem dosyć obszerniejszy, taki poważniejszy temat. Yy, ogólnie to jest coś, co może wejść w miejsce PHP DOKA. No, zostawiam temat. Nie patrzyłem, nie chcę jakiś głupot na opowiadać, ale mówię, że jest to pewna taka nowa funkcjonalność, całkiem spora, yy, dla niektórych może być, yy, może się okazać bardzo przydatna przy jakiś dużych projektach szczególnie. Kolejna rzecz. Ulepszono system właśnie obsługi błędów. To co wspomniałem, trochę reorganizacji klasyfikacji błędów, sporo ogólnych poprawek, uściśleń. Uznałem, że jest to nic konkretnego w kodzie na już. Od przyda się, kiedy będzie szczególna jakaś potrzeba, dlatego zainteresowanych odsyłam do linków. Jak zwykle na samym dole strony wszystko znajdziecie. Co tu jeszcze? Dodano klasę WikMap. Tu też mówię, jeszcze nie zerkałem dokładnie ale coś, co może w jakichś specyficznych bardzo sytuacjach się przydać, zatem też to ominąłem, bo nie jest to dosyć zwyczajowe. Dodano interfejs stringable i to w zasadzie jest ten punkt, który tu napisałem, wszystko wyjaśnia. Chodzi o to, że jest automatycznie nadawana e, jest to automatycznie nadany interfejs klasą, które zawierają metodę to String, czyli jeśli coś ma toStringa to już jest jakby stringable po prostu no i tyle, dający się unapisowić Dobra. Pojawiło się kilka nowych funkcji. Tu akurat jeszcze pokażę. Bardzo prostych. Mamy mm, str contains, czyli takie zawieranie napisów. Przy czym jest to tak, że w tym sprawdzamy, czy zawiera się to. No to w ABC się ABCDEF nie zawiera, stąd mamy tutaj false, tak? False. W ABC, AB się zawiera. I w ABC, BC też się zawiera. W związku z tym tutaj mamy dwa razy. True. To jest ester contains, po prostu nowa funkcja do napisów. Używajcie albo nie. Tutaj mamy, czy coś się zaczyna albo kończy. Okay? Czyli, czy na przykład napis ABC zaczyna się od AB, albo czy ABC kończy się na BC. No tu w obu przypadkach prawda. Jeśli byśmy tu sobie zrobili, czy ABC kończy się na BCA na przykład o i tak uruchomili, to już mamy fałsz, no bo się przecież nie kończy. Ok? Pojawia się też funkcja nowa fd, która implementuje podział zmiennoprzecinkowy z semantyką no, sobie sami rozkodujcie jest to przygotowanie ogólnie do wyrzucenia division by zero error ze standardowego operatora dzielenia tak tutaj informują nas twórcy czyli no będzie ten wyjątek wywalony gdzieś tam z tych błędów jakiś sens w tym pewnie jest i jeszcze kilka tutaj nowych funkcji których już też nie omawiam. Generalnie jest to taki skrótowy opis wszystkich zmian. Niektóre jak mówiłem, omijam, bo uważam, że nie są tutaj jakoś konieczne albo bardzo specyficzne. No i wracamy do tej pierwszej linijki różowej, która nam mówi, że wszystko jest nie tak tak, nie może wyglądać pecha w wersji 7, ale w 8 może. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas powiększając swój zasób wiedzy. Do usłyszenia na Wawelu prawdopodobnie.